Cześć, tu Roma Gąsierowska. Jestem na Lazurowym Wybrzeżu, jest pięknie. Podobno macie do mnie jakieś pytania. Jestem zauroczona tym miastem. Jest przepięknie, jest malowniczo, romantycznie. Zawsze marzyłam o tym, żeby być artystką. Gdybym nie była aktorką, to byłabym mechanikiem samochodowym. Zawsze o tym marzyłam, bo podobały mi się ich kombinezony. Nie odpowiem. Jesteśmy w epicentrum filmowego wszechświata. I jestem też tu ja! To są bezcenne chwile, o których będę mogła opowiadać swoim dzieciom, swoim przyjaciołom przez długie lata. Bezcenna przyjaźń dla mnie to przyjaźń z moją siostrą. To jest coś, czego nie da się opowiedzieć. To jest relacja, którą pielęgnujemy. Jest dla mnie najważniejsza. Na festiwalu filmowym w Cannes. No jak będziesz kiedyś, jak już będziesz starsza, to też tu ze mną przyjedziesz. Czy jest taka rola, której bym się nie podjęła? Nie ma takiej. To, że jestem aktorką, to nie tylko to, że mogę oddawać siebie w moich rolach, ale cała ta otoczka, że mogę uczestniczyć w takich wydarzeniach jak to. Są tutaj wszyscy najważniejsi filmmakers z całego świata. Mój ulubiony film nagrodzony w Cannes to absolutnie Zimna Wojna. Ponieważ to jest jeden z najważniejszych światowych festiwali filmowych, to bardzo ważne, że w tym roku w Cannes w jury zasiada taka sama liczba członków męskiej płci i kobiecej płci. Gdybym dostała Złotą Palmę, to powiedziałabym, że marzenia się spełniają i że warto wierzyć w to, że gdzieś kiedyś na swojej drodze dostaniemy się do miejsca, w którym chciałyśmy być.